inwestycja, która kosztowała 1 000 000 złotych, wszystkich nas ucieszyła. Światło podkreśliło pięknych naszych zabytków, maskując ich niedoskonałości, zwłaszcza jeżeli chodzi o Spirsza. Przypomnę, że wykonawcą inwestycji było konsorcjum PIM LPL, spółka cywilna do Żytelarskiej Poręby i przedsiębiorstwa robót drogowych elektrycznych, przepraszam, Elektrochem, spółka z Grudziądza. Niestety bardzo szybko pojawiły się usterki w poszczególnych elementach iluminacji, głównie przy oświetleniu Spirszy i bramowej. Z przykrością stwierdzam, że dziś działa mniej niż połowa lamp na tych zabytkach. Z załączeniem zestawienia fotografii z października 2011 roku, czyli momentu uruchomienia, i ze stycznia 2015 roku, z wczoraj dokładnie. W związku z powyższym wnoszę o jak najszybszą naprawę usterek tak, aby iluminacja działała poprawnie przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. W załączeniu znać dwie różnice, tak? Tak wygląda u góry, w trakcie, po uruchomieniu i na dole, stan wczoraj. Jeżeli chodzi o iluminację usterki, na iluminację skończyły się na jesieni ubiegłego roku przy modernizacji samego zasilania i myślę przy okazji wyślanej trasy rowerowej, jak i z drugiej strony królowie Adwigi zmienili w ogóle zasilające kable, bo iluminacja pierwotnie była zasilana tylko i wyłącznie z tych lamp istniejących starych. Tam niestety były stare kable, były do zimy miejscowej, stąd co chwilę wyłączenie. Natomiast to, co dzisiaj mamy do czynienia, to jest niestety wandalizm i złodziejstwo. Po prostu niestety tak się zdarza, że już nie wiem dlaczego, zwłaszcza przed wielkimi imprezami masowymi na dłoniach, no zawsze ktoś wykopie jakąś lampę albo ukradnie kawałek po prostu zakopanego kabla i niestety mamy problem ze złapaniem sprawców. Więc tu jest problem bezpieczeństwa, Straż Miejska. Mam nadzieję, że w końcu uda jej się odnieść sukces i znaleźć tego, kto te po prostu szkody w iluminacji czyni. Więc to jest główna przyczyna